Kurde, chciałem wam pokazać jedną rzecz w tej grze, ale niestety Gdyr się zawiesił. Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj gramy w Dirt 5. Gra, w którą zdecydowanie wolałbym grać już na nowym Xbox Series X, dlatego że mój komputer ma spore problemy, aby ją odpalić na wysokich detalach, przynajmniej w takim klatkarzu, który nadawałby się do nagrywania. I tutaj jedna rzecz zwróciła moją uwagę, taką szczególną, bo Smash Attack. Jakby tutaj jest bardzo dużo mapek, chyba tworzonych przez innych graczy, zdaje się. Nie wiem, Wilco, Short. Nie wiem, czy ta akurat jest stworzona przez innych graczy, czy jest stworzona przez twórców. Ale to zacznijmy sobie od tego, tak trochę od tyłu, bo to jest taka rzecz właściwie dodatkowa w tej grze, która mnie zainteresowała, bo mi to przypomina takie moje... przypomina mi to moje takie granie w GTA Online, gdzie naprawdę fajnie się bawiłem na mapkach stworzonych przez innych graczy. I tutaj mamy coś takiego. I mamy różne takie szalone rzeczy, jak na przykład to. Wiecie, że ja gram w różne gry. Gram w gry takie arcade'owe, gram w gry, jeśli chodzi o ścigałki oczywiście, to gram w gry wyścigowe, gram takie gry arcade'owe i symulacje, różne symulatory ogrywam, nie? Jakby ta gra na pewno nie jest symulacją. Tutaj chodzi o zabawę samochodami offroadowymi, offroadowo-rajdowymi. Coś w tym rodzaju. I naszym zadaniem w tym trybie jest chyba zniszczyć jak największą ilość tych piłek, zdaje się. Ktoś zrobił sobie taką mapkę i powiem wam, no, dziwne. To jest takie typowe do zabawy, żeby coś ciekawego porobić w tej grze, jak nam się znudzi już powiedzmy ściganie. Ale zdecydowanie nie powinniśmy tej gry traktować jako jakiś namiastek symulacji czy czegoś w tym rodzaju, nie? Bo dużo osób tam zawsze patrzy na jakąś grę, to o, ona jest nierealistyczna, ale gry nie mają być realistyczne, przynajmniej nie tego typu gry. One mają dostarczać fun, nie? Mają być ciekawe. No i ta gra jest pod tym względem ciekawa, natomiast ma swoje wady, o których też powiem. Pierwsza wada dla mnie to są oczywiście wymagania, no nie powinienem tego brać pod uwagę jako wada, dlatego że, no co, mam słaby komputer, już 5-letni, powinienem go wymienić dawno temu, biorąc się za nowe gry. Dirt i pod względem graficznym jest ładny, jest szczegółowy, zobaczcie sobie na ten samochód tutaj akurat, no co, mamy taką karoselię z jakiejś blachy, właściwie obity taki rurowiec, samochód z rur, nie? No tutaj nie ma za dużo tych detali. Fizyka jest, jak widzicie, dziwna. Z tymi piłkami dzieją się dziwne rzeczy. Ale powiedzmy, że jest tutaj dużo obiektów, no to różne rzeczy mogą się dziać. Widzicie, że niektóre obiekty przenikają przez podłogę. I tak jak mówię, tutaj nie należy doszukiwać się jakiegoś realizmu. A poza tym ten silnik gry teraz został bardzo mocno nadwyrężony, jeśli chodzi o fizykę, przez ilość tych piłek, które tutaj ze sobą jakby współdziałają, nie? Gdyby dodać jeszcze do tego inne samochody i więcej w ogóle obiektów dookoła, nie takie pustkowie, no to tutaj bym miał chyba z 5 FPS-ów, a jestem i tak zaskoczony, że gra nawet jakoś sobie z tym radzi. Tych trybów jest tutaj masę. Ja naprawdę nie wiem, czy one zostały stworzone przez jakiś gracz, ale chyba tak, bo dużo osób dostało właśnie przedpremierowo tę grę. Ona będzie miała premierę bodajże 6 listopada, natomiast teraz niektórzy już mogą sobie ją testować, w tym ja. Mamy tutaj taki tryb arcade, gdzie możemy sobie wybrać jakby jakąkolwiek trasę chcemy, jakiekolwiek zawody chcemy. No i mnie interesuje tryb kariery, mam nadzieję, że jest ciekawy. Tutaj mamy dużo różnych trybów, bo to nie są tylko takie wyścigi, gdzieś tam kółeczka robimy, znaczy głównie, ale mamy do tego różne ciekawe pojazdy. I z takich ciekawszych pojazdów, pokażę wam jeszcze na chwilkę, z takich ciekawszych pojazdów to mamy na przykład samochód do jazdy błotnej, do takiej wspinaczki błotnej. Niesamowicie on wygląda, zobaczcie sobie. Zajebisty jest, nie? I nie możemy brać udziału w różnych zawodach. Patrzcie na to.
patrzcie na to, to jest jakiś kosmos, nie? I jest jeszcze taki koncepcyjny samochód od Audi, patrzcie na tego gościa. To nie jest Audi, ale zaraz wam pokażę Audi. Taki koncepcyjny samochód Audi, który zwrócił na moją taką szczególną uwagę, bo jest dziwny. Jeździłem nim już i to jest taki, powiedzmy, elektryk. Mamy też takiego dziwnego Lexusa E-Evolution, to chyba też elektryk, nie? Jakoś tak. Patrzcie, ma 650 Nm momentu obrotowego, to jest chyba elektryk, musi być. I tylko 375 koni mechanicznych, ale 650 Nm, to jest jakiś kosmos. I patrzcie na to. Patrzcie, jakie Audi, w ogóle futurystyczne takie. Co to jest? Ja tym się trochę przejechałem, jeździ tak jak wiecie, pozostałe samochody, tylko brzmi dziwnie. Przejedźmy się nim. Lokacji jest tutaj sporo, możemy sobie wybrać w tym takim szybkim trybie różne lokacje. Mamy Chiny, w Chinach są jeszcze tam różne ciekawe traski. Lubię w tych bambusach sobie śmigać, tam jest dużo błota. Błoto najfajniejsze, najbardziej chyba satysfakcjonujące do jazdy jest. I weźmy sobie jakąś może inną klasę. Tam jest tryb kariery i on na pewno też jest ciekawy. Zerkniemy go sobie w następnym odcinku. A teraz wam chcę pokazać, co my właściwie możemy tu robić i czym możemy jeździć. Zaraz, pre-runners to chyba ta klasa była taka hardkorowa. Weźmy sobie jakąś ładną pogodę, jakiś, żeby było ładnie wszystko widać. Jakiś dzień sobie weźmy, pyk. I nie, to nie o tą klasę mi chodziło. To mieliśmy teraz. X-Ride czy coś takiego? Tu mamy to nie. Modern Rally. Czekaj. Które to były? Chyba Unlimited. Bo tu jest taki ciągnik do wybrania. Ja wam chcę go pokazać, zresztą sam jestem jego ciekawy. O, właśnie o to mi chodziło. Musiałem zmienić mapę, żeby on się pojawił. Zastanawiałem się, gdzie on jest. Zobaczcie na to, to się dostaje na samym początku. Możemy sobie zmienić tutaj wygląd trochę samochodu, można dać sobie inny oczywiście lakier, można dać tam jeszcze naklejki, jakieś detale różne, ale one są takich chyba w takich miejscach, których nie możemy raczej zmieniać, ale nie jestem pewny. Możemy sobie jakiś layout dać, możemy nasz numer, możemy sobie sponsora przykleić, ale zobaczcie, nie można chyba zmienić położenia tego, powiedzmy, tej naklejki, nie? Też tak nie mogę teraz powrócić do poprzedniego menu. O, dobra, już mogę. Możemy sobie oczywiście wybrać kolor. Mamy tutaj różne wykończenia tego koloru. Weźmy sobie jakiś tam. Aha, tutaj coś mi się zmienia. Aha, tutaj mamy różne kolory. W sensie paski mamy takie, nie? O. Weźmy sobie jakiś tam. Coś takiego. I możemy tutaj jeszcze zmienić drugi kolor. Na przykład na żółty. I możemy dać sobie coś takiego. Jestem ciekawy tego ciągnika, bo to wygląda jak jakiś ciągnik, nie? To kurde, taki monster. Dobra, zapisujemy. No i proszę bardzo, jesteśmy na miejscu, mamy ładną pogodę. Zobaczcie, jakie to ma w ogóle koła. To jest... ja skądś kojarzę tego typu koła. Podobne są w pojazdach, które ścigają się w wyścigach drag na błocie albo na jakimś piachu. Tutaj też mamy takie, kurde, nie wiem jak to nazwać nawet. Dziwnie się tym jeździ, to tak poskakuje jak wolno jedzie, no to dosyć takie autentyczne, no nie ma się co tutaj doszukiwać jakiegoś przesadnego realizmu, ale tak. Coś tam się z tym samochodem czasami ciekawego dzieje, powiedzmy realistycznego, i błoto. Pięknie się to błyszczy. Ja mam teraz ustawione, chyba mam ustawienia wysokie. Nie mam ultra, ani tam jakichś, wiesz, przykokrzonych, tylko mam po prostu wysokie. I ta gra, no, wygląda ładnie, tak? Ale zobaczcie, że ten teren, po którym my tutaj jeździmy, jest bardzo wąski. Jakby geometria tych obiektów, które nas otaczają, jest w porządku, ale no mamy 2020 rok. Jakbyśmy popatrzyli na gry 5 lat wstecz, to dużej różnicy tutaj w wyglądzie nie zobaczymy, nie? Jakby nie robi to na nas takiego wow. To nie jest jeszcze na pewno gra next genowa i na pewno nie wykorzystuje w pełni konsol pod tym względem. Ale tak, jest to Dirt 5, najnowsza odsłona Dirta z grami typu Dirt Rally 2.0,
czy Dirt Rally, czy jakimiś, powiedzmy, symulacjami, no tutaj niewiele ma wspólnego, aczkolwiek jeździ się ciekawie, na pewno każdym samochodem jeździ się inaczej. Ten wydaje się być mega dziwny w prowadzeniu, ale chyba taki najbardziej responsywny, jeśli chodzi o przyspieszenie, ze sprawą pewnie tych ciekawych kół, nie? Jest też ciekawe, że w zależności od tego, jaką mapę sobie wybierzemy, jaki kraj, to możemy wybrać daną klasę samochodu. Nie możemy wziąć każdego samochodu wszędzie. Nie? No wiesz co, nie chciałbym tu jechać jakąś grupą B rajdową. Raczej nie. Sobie jedziemy. Mi się osobiście nie podoba to, że te traski są takie zamknięte. Jakoś nie czuję się w tym dobrze. Musiałbym spróbować jeszcze karierę, bo do tej pory ten dirt mnie nie przekonuje. Poza tymi mapkami, które tworzą gracze, to mogłoby być naprawdę ciekawe, żeby sobie potestować, co tam testujecie wy, co tam testują inni, bo naprawdę czasami takie rzeczy, które tworzą gracze, modyfikacje jakieś do gier czy coś, sprawiają, że gra ma drugie życie. No zobaczcie na Assetto Corsa, przecież Assetto Corsa nigdy w życiu nie byłaby dobrą grą, gdyby nie scena modelska. Gra po prostu nie ma żadnego kontentu praktycznie w porównaniu do tego, co tworzą moderzy, tak? Ja chętnie właśnie niektóre mody sobie do tamtej gry kupuję, żeby po prostu na nich sobie grać. Dużo gram w Assetto Corsa. A tutaj tak, ja myślę, że to będzie na zasadzie dirt trochę tam, o, pokażę ci gdzieś tam w social media, tam ktoś nagra ze dwa odcinki z dirta i na tym temat się skończy, nie? Tutaj nie będzie za dużo szumu z tą grą. Jeśli chodzi o takie graficzne aspekty, to bardziej jestem nastawiony na, wiecie co? Na Watch Dogs Legion. Ja już dostałem tę grę, jeszcze jej nie odpalałem, ale chciałbym ją przetestować już z ray tracingiem i z tymi wszystkimi bajerami, bo ona naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Dziwnie się teraz czuję, tak wspominając Assetto Corsa, grając w Dirta 5. Nie powinno tutaj paść takie słowo jak Assetto Corsa, no bo to nie ma nic wspólnego. Jakby, no jasne, tam się jeździ samochodem, tu się jeździ samochodem, ktoś powie. Jednak, no... Dobra, słuchajcie, jesteśmy sobie teraz na innej mapce, testuję inną klasę samochodów, tak? Chcę wam dzisiaj pokazać, co ta gra oferuje właściwie, tak? Zupełnie bez żadnych jakichś tam aspektów karierowych, czy dodatkowych rzeczy, tylko taki czysty, surowy gameplay, jak to się czuje, nie? No bo w gruncie rzeczy z tego będziemy korzystać przez większość czasu. A jeszcze mam ochotę sprawdzić sobie multiplayer, także pozwólcie, że przejedziemy sobie ten wyścig w tutaj jakiejś dziwnej kopalni i pojedziemy sobie zobaczyć, czy ktoś na multiplayerze gra, bo skoro tak dużo osób teraz tworzy te mapki i jakby nagrywa odcinki różne z tej gry, to my sobie zerkniemy na multika, zobaczymy, czy ktoś tam gra, czy to wygląda ciekawie. Bo też jestem ciekawy i tego, jak działają serwery, i tej synchronizacji. No, myślę, że ta gra mogłaby być ciekawsza dużo, gdybyśmy właśnie mogli się ścigać z kimś, nie? Denerwuje mnie trochę to, że zobaczcie, mamy taki, no jasny, tam ta tutaj okolica jest ładna i jakby... Gra też wygląda nie najgorzej, nie wygląda jakoś tam super, to jest dirt w końcu, nie? Ale jest w porządku tutaj pod względem grafiki. Natomiast zobaczcie, że jedziemy cały czas takim jednym korytarzem, no nie? Jest to gra arcade'owa, więc... Wolałbym na przykład, żebyśmy mieli tutaj kilka odnóg, albo żebyśmy mieli jakiś taki skok, który można wykonać, albo nie trzeba, albo żebyśmy mogli zrobić sobie jakieś dodatkowe okrążenie, jakiegoś jokera na przykład, czy coś takiego, jak jest w Rallycrossie. Tutaj tego nie ma, nie? Tutaj jest takie typowe widowisko, ale jedziemy cały czas tym takim korytarzem, zupełnie jakbym grał w takiego wyścigowego God of War'a, zwłaszcza tego ostatniego, nie? Gdzie idziemy tym takim korytarzem i
nie mamy za dużo opcji do wyboru. O, tutaj mamy jedną opcję do wyboru, możemy jechać albo w prawo, albo w lewo. I to jest jedyna rzecz na tej trasie, jaką możemy zrobić tak zupełnie customowo, nie? Jakby nasza wola, nie powiedzmy albo w prawo. I to jest jedyna rzecz akurat na tej trasie. Nie zbadałem jeszcze wszystkich, więc to też bierzcie poprawkę na to. Ale z grubsza, no mniej więcej tak to wygląda. Przydałyby się dodatkowe tryby tutaj też, nie? Takie jakieś wyścigi drag albo coś takiego, żeby urozmaicić te tryby takie, gdzie my po prostu jedziemy takim korytarzem i przepychamy się między innymi graczami, podziwiając przy okazji, w jaki sposób prowadzą się auta, bo prowadzą się w porządku, tutaj nie mam zarzutów, na padzie gra się fajnie. Może i nawet skusiłbym się na jakieś grańsko na kierownicy, ale patrząc na to, że twórcy nie zaplanowali wsparcia dla kierownicy przy premierze gry jakiejkolwiek, no to jest trochę lipa. Tutaj pokazywałem wam na początku, miałem jakiegoś tam glitcha, jakiegoś buga i gra się wywaliła. Bierzcie pod uwagę to, że no po prostu jest to jeszcze wersja przedpremierowa i będzie tak zwany patch premierowy, który poprawi parę takich największych bolączek i crashy różnych i ta gra może troszeczkę się poprawić, aczkolwiek no mnie ona na razie nie przekonuje. Tutaj mamy też widok z kokpitu i te kokpity też tutaj są w porządku, zobaczcie, wykonane bardzo ładnie, tam powinny się świecić chyba jakieś zegary, coś tam powinno pokazywać, mamy tylko pokazane jaki bieg mamy wbity. Tutaj mamy... kierowca sobie trzyma kierownicę i wygląda to dobrze, nie? Nie ma tutaj tragedii. Jestem tylko ciekawy jednej rzeczy, czy on będzie tą kierownicą obracał, tak wiesz, w pełni, czy tylko właśnie robi to takie 180 stopni obrotu i na tym temat się kończy, nie? No, myślę, że pod tym względem Dirt mógłby pobić Fordze, byłoby miło. Graficznie wygląda dobrze, aczkolwiek no... Dobra, zatrzymajmy się na chwilę i podziwiajmy trochę. Patrzcie, to są ustawienia graficzne. Co ja tutaj mam? Wideo automatyczne mam nawet, ale jest na high. Jeszcze można ultra high ustawić, nie? I widzicie, że to się nam automatycznie zmienia. Testalacja. To myślę, że dużo daje, jeśli chodzi o różne tam pierdółki, które gdzieś tam na trasie się pokazują. Geometria też nam dużo zmieni. Cienie nam też na pewno dużo poprawią. Dajmy wszystko na maksa, będę miał z 4 FPS, ale przyjrzymy się wszystkiemu dosyć dokładnie. I możemy też oczywiście renderować to do wyższej rozdzielczości, nie? I teraz mam, nie wiem, z 20 FPS-ów, no... Umówmy się. Gra nie wygląda dobrze. Powiedzmy, że to są maksymalne detale, myślę, że jakbym zrestartował grę, jeszcze tam większą rozdzielczość sobie wczytał czy coś, to by wyglądała lepiej. To chyba nie powinniśmy tak w jednym miejscu stać, po gramie zaraz zresetuje. Nie, nie wolno się, Lucek, rozglądać za bardzo tutaj dookoła. Te obiekty tutaj jakieś takie... No okej, tu jest kopalnia, może aż tak, może w ten sposób kopią tutaj te kamienie, powiedzmy. Ale jak się tak przyjrzymy, no... Nie jest źle, ale to nie jest rok 2020, prawda? No, dla nas najważniejsze jest to, żeby się tutaj ścigać na tym torze i on ma wyglądać ładnie. Faktycznie to błoto, te różne takie kamyczki, które tutaj są, to wygląda ok. Nie? Ale problem w tym, że myśmy już to widzieli parę lat temu, no to nie robi na nas wrażenia żadnego. Nawet z 10 lat temu były takie gry wyścigowe, które oferowały podobny poziom jakby wykończenia. Tutaj naprawdę nie ma chyba rewelacji. Zobaczmy jeszcze ten tłum. Dobra, ludzie wyglądają w porządku. Jasne, to znowu nie jest jakiś tam... Tu nie chodzi o to, żeby zaraz z każdym rozmawiać i wiesz, widzieć mimikę jego twarzy jak w jakiejś grze od Rockstar czy coś. No ale powiedzmy, że ci ludzie są ok. Tutaj jakiś tłum jest, tutaj mamy jakiś billboard. Jakby... Nie jest źle wykonany ten teren, nie? Ale na pewno, no, myślę, że nie powinno mieć to 20 FPS-ów. Myślę, że tutaj można by było coś tam zoptymalizować, żeby ta gra działała trochę lepiej, żeby nie miała takich kosmicznych wymagań, bo naprawdę ma spore wymagania. Moja karta graficzna 1070 tutaj leży i kwiczy w tej grze. A jedziemy cały czas takim, wiesz, korytarzem, nie? I to na każdej mapie jest tak samo.
mam wrażenie, że tutaj jest po prostu sporo różnych takich filtrów ponakładanych na tę grę i one sprawiają tak jakbyś shadery sobie jakieś customowe do niej dał, nie? I to sprawia, że ona wygląda tak dziwnie. Znaczy no lepiej, no ale działa dziwnie, no. Myślę, że mogłaby działać lepiej. Został nam jeszcze ten gościu do przetestowania. To jest zdecydowanie jeden z takich ciekawszych samochodów, jakie mamy do dyspozycji w tej grze. Na co chyba każdy zwrócił uwagę pierwszy raz widząc jakieś gameplaye czy zwiastuny. No, dziwne pojazdy, nie? Mamy w jeden sposób ustawiony spoiler, który powinien dużo robić. No, spoiler jest wielkości samochodu. Dziwnie to wygląda. Jedziemy sobie po lodzie i śniegu. Czymś takim. W środku to wygląda jakbyśmy byli, wiesz, to jest w zasadzie podejrzewam, że... Ktoś nas zaprosił do wyścigu, nie? Powiedział, o chodź, będzie fajna zabawa, wszyscy będą się cieszyć. I nagle cię chowają za takie kraty. Teraz jedź gnoju, kurde. Żeś się zgodził. Teraz masz robić wyścigi. I chowają nas za kraty w takim samochodzie dziwnym. Tak, tutaj akurat mamy o, takie okrążenia i musimy driftować na każdym zakręcie i regulować gaz. Tutaj dużo się pracuje gazem. Jakby dodajesz gazu, samochód wchodzi w drift i chyba w zależności od tego, jak dobrze będziemy driftować, tak szybko będziemy jechać. Ja akurat jestem trzeci, bo chciałem wam pokazać, znaczy trzeci, ostatni, dwunasty, bo chciałem wam pokazać, jak wygląda w ogóle ten samochód. A trzeba przyznać, że jest ciekawy i na razie z tej klasy mamy tylko jedno takie auto. Nie ma jakby innej marki. Możemy sobie oczywiście zmienić malowanie, ale jeśli chodzi o taki tuning wizualny, to tutaj chyba nie ma czegoś takiego, bo nie widziałem, żebyśmy mogli zmienić spoiler, czy obniżyć samochód, czy tam dodać jakiś spoiler, zderzak zmienić, czy coś takiego. No nie ma tutaj takiej opcji, nie? Ja sobie tutaj wybieram różne, wiesz, traski. O, weźmy sobie na przykład inną lokację też. Możemy sobie dać w Norwegii. I zobaczcie, że tutaj mamy tak. Gate Reverse. Tutaj mamy Hans Circuit. Mamy Hans Circuit Reverse. I to właściwie są te same traski, tylko są odwrócone, nie? Tutaj coś mamy ciekawego. Weźmy sobie... Ojej, co my tutaj możemy? Dobra, weźmy sobie z tych małych. Ja tutaj nie mam dużo autek odblokowanych, ale z tych takich malutkich są właśnie te. A ja mnie stać na niego? 32 tysiące, a ten 40 kosztuje. Kurde, bo bym chciał się tym, kurde, przejechać. Śmiesznie wygląda to autko, nie? Szkoda, że mnie, kurde, nie stać. Zablokowany mam w ogóle, nie mogę go nawet kupić. Na razie mam chyba Ariel Nomad i Ariel Nomad Tactical. Czym one się różnią? Mocą się różnią, momentem obrotowym i wagą. Ten Tactical jest 50 kilo cięższy, także powinien być, mam nadzieję, że stabilniejszy, bo tym zwykłym już jeździłem. No i ten zwykły jest taki, no, bardzo driftuje. I tu mamy napęd tylko na tył. Są takie małe samochodziki, śmiesznie wyglądają te, co wam wcześniej pokazywałem. Jedziemy sobie po śniegu. Okay. A, zmieniłem ustawienie oczywiście na wysokie. Czyli te takie niższe, no. Gra nie wygląda dużo lepiej na ultra, umówmy się. Jest bardzo podobnie, nie? Ale wolę grać po prostu w większej płynności, zwłaszcza w tego typu gry, bo tu się dużo dzieje. Tak to wygląda, no powiem wam, że to jest jedna z tych ścigałek, które się nie zmieniły na przestrzeni lat. Jedni będą kochać, inni będą narzekać, że jest to znowu to samo, nie? Tutaj jest parę rzeczy, jeszcze zerkniemy sobie na karierę. Jeszcze parę rzeczy bym chciał tutaj przetestować, aczkolwiek to teraz, tak jak mówię, pokazuję wam ten taki gameplay, co ta gra oferuje. Jeśli ktoś się z was zastanawia nad Dirtem 5, no to... Mamy coś takiego, nie? Pyk, Ariel Nomad w środku wygląda sobie tak, no zobaczcie, te kokpity są bardzo w porządku, tak? Widać zresztą, jak pracują ładnie tutaj koła.
Ja mam teraz wszystkie asysty wyłączone, czyli te ABS-y, trakcje, stabilności, to zawsze na początku wyłączam, żeby uczyć się tego, jak mniej więcej ta gra działa, nie? I bardzo prosto się tu jeździ, bez tych wszystkich nawet wspomagaczy. Kokpity wyglądają w porządku, zobaczcie, że tutaj za każdym razem dźwignię zmiany biegów mamy inaczej ustawioną w każdym samochodzie, a mimo to kierowca łapie dokładnie za ten drążek, także tutaj, jeśli chodzi o kokpity, to w Delcie przyłożyli uwagę do tego, żeby faktycznie jeździło nam się no tak miło, nie? Żebyśmy wiedzieli, że ten kierowca faktycznie jakoś zmienia te biegi, nie? No, zwracam na to uwagę dlatego, że chociażby w naszej ulubionej Fordzie działa to dużo gorzej, tak? Te kokpity są ładniejsze i bardziej szczegółowe, jasne, ale ten nasz kierowca nie zawsze chwyta za ten drążek zmiany biegów. Czasami coś tam po prostu dziwnego robi z tym drążkiem zmiany biegów, albo a jeszcze inne tam glitche typowo fordzowe. Tutaj na pewno też jest masę bugów, glitchy i tego typu rzeczy, których nawet jeszcze nie odkryłem. O! Jedna rzecz, którą zauważyłem, nie wiem czy uda mi się coś takiego wam pokazać teraz, ale jedna rzecz jest taka w nocy dziwna, że tam, akurat chyba na tej trasie tak jest, że jak się tutaj jedzie w nocy, to jakoś dziwnie światła się wyświetlają. O, chciałem wam pokazać noc, ale niestety gra się skraczowała. No, jakby... Jest to jeszcze wersja przedpremierowa, więc tutaj dużo jest do naprawy, ale tak, kraszuje się, no. Więc muszę w tym momencie zakończyć odcinek. Można tutaj robić też split screen, czyli grać na jednym komputerze wiele osób. Można chyba do 4 albo nawet i 6 osób, coś takiego. Wiem, że jakieś przesadzone wartości. Nie wiem, jakby mój komputer sobie z tym poradził, musiałbym chyba na najniższych ustawieniach grę odpalić. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku, no i zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się ciepło, na razie, hej!